Dzień dobry, bardzo. Kolejnego dnia z kawusią na tarasie. To już chyba będzie taka tradycja kawusiowa, póki jeszcze, wiecie, ciepło jest, bo jak później będzie zimno i będzie zima, to już nie będzie przywitania kawusiowego na tarasie. Ale póki jeszcze można, takie będzie. Pogoda jest całkiem fajna. Nie jest za gorąco. Słoneczko już świeci. Trzeba brać się za, wiecie, za pilenie i tak dalej. Od samego rana, bo od jutra burze nadają, jakieś deszcze i to na. Aż do niedzieli tutaj widzę, że sięga mi pogoda, więc no, trzeba się uwijać. A trochę tego wszystkiego tutaj mam, bo i ogórki, i tutaj trzeba popielić, także ogórki dzisiaj będziemy zbierać, zobaczymy. No i pewnie będę pielić, także co będę robić, to pokażę Wam później. A teraz piję kawusię. Wam życzę oczywiście cudownego dnia i bierzemy się za robotę jakąś, działamy, żeby nie siedzieć. A, no i zapraszam do oglądania mojego dzisiejszego vlogusia. Będzie mi bardzo miło. I moje dzisiejsze śniadanko to są te placki jogurtowe, bardzo dobrze Wam znane. Jeżynę ze swojego ogródka, buróweczka ze swojego ogródka i miodzik od Tereski, którą serdecznie pozdrawiam. I miodzik pyszny jest od Tereski, ale to ten miodzik to już był jakiś czas temu. Ale wiadomo, jak ja jem miodzik, to zawsze pamiętam o Teresce, która mi go ofiarowała. Także ja teraz zajadam. Tak, tutaj zmywarkę słyszycie, bo się naczynia myją. Ja zajadam, Wam życzę smacznego i za sekundę się widzimy. Dobra, śniadanie pojedzone, ale zmywarka chodzi, fakt to fakt, chodzi. Ale tą resztę naczyń górę trzeba umyć ręcznie. Więc ja się biorę teraz do mycia naczyń. Przy okazji sobie włączę jakiegoś vlogusia, sobie pooglądam, bo wiecie, że mam też zaległości, ale wiecie co, u nas nadal jest jeszcze lipiec, także można powiedzieć, że ja mam jeszcze cały miesiąc do wakacji. Teraz tak właśnie przechodziłam i się spojrzałam, że nie zmieniłam kartki w kalendarzu, więc najwyższa pora ją zmienić. Dzisiaj mamy środę. Myślałam, że mamy jakieś imieniny takiej osoby, którą mamy na kanale, ale niestety. O matko kochana, co ja Wam pokazuję? Sobotę już Wam pokazuję. Dzisiaj mamy Filomeny i Hugona. To raczej nie mam ani Filomeny w komentarzach, ani Hugona, ale oczywiście wszystkim, którzy obchodzą dzisiaj imieniny, to życzę wszystkiego najlepszego. O, nie wiem, czy jutro Zuzia nie będzie obchodzić imienin w czwartek, chociaż to i tak. Raczej filmik już ukaże się po imieninach Zuzanny, ale no Zuzanno, no jeżeli to są Twoje Zuziu imieniny, to życzę Ci oczywiście wszystkiego najlepszego. O, i Lidię też mam w komentarzach, Klary nie mam. A Klara to w ogóle jest matka chrzestna Antośka, tak na marginesie. Też ma na imię Klara, Zuzia to jest na kanale, Lidia jest też na kanale, no Filomeny nie mamy, ale to tylko tak wiecie. Na marginesie, tutaj żeby nie było, że zaraz po kimś małpuję jakieś tutaj kartki z kalendarza, więc to nie, tylko po prostu przyszłam, bo nie miałam zmienionego kalendarza. Dobra, ale to tak jedną ręką to mi nie wyjdzie, także ja się rozłączam i muszę sobie przemienić w końcu. I'm so stressed out. Everything just feels
feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sand, heaven there, she's so bad. Hit the chair, paint the bread off the desk. Hit the gas in the back of the sand, heaven there, she's so bad. Hit the chair, paint the bread off the desk. Hit the gas in the back of the sand, heaven there, she's so bad. Hit the chair, paint the bread off the desk. Hit the gas in the back of the sand, heaven there, she's so bad. Hit the chair, paint the bread off the desk. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did sh- I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. Moje pomodoro. Takie piękne pomidory tutaj w tym buszu moim, w tunelu. I tu jest naprawdę, muszę wam powiedzieć, że busz, ale jestem bardzo zadowolona z moich dorków, pomidorków. Bo teraz właśnie jak są w tunelu, to nie łapie ich żadne choróbsko. Tutaj też jest jeszcze taki dorek, pomidorek. No i tutaj też jest jeszcze pomidorek. A tutaj są też, muszę właśnie wziąć, powiem wam, i a tutaj to nie widzicie, bo liście widzicie. I tutaj są właśnie też, muszę tam o pozbierać te moje pomidorki. Także pomidorki są. Papryka to wam powiem, że jakaś taka marna. Także nie wiem, może ta papryka to nie powinna w tym tunelu rosnąć, tylko bardziej na polu. O, tutaj ktoś złamał mi. Holender jasny. Tu jest złamana, widzicie? A tak ładnie kwitła. Aj, taka to jest robota. Taka to jest robota, trzeba podlać, bo widzę, że mają sucho. Tutaj te krzaczki też muszę popodlewać. Jutro ma niby padać deszcz, ale to jutro. No i tutaj mam o tych pomidorków, to mam zatrzęsienie tych malutkich. To są te karłowate, o których wam też wcześniej mówiłam i też widzę, że trzeba dobrze je podlać, bo to nie ma co czekać i popodwiązywać. Jeszcze też je trzeba. Nic, idziemy dalej, bo ja tutaj wyszłam, powiem wam, do warzywniaka po... A tutaj to w ogóle, to już się nie mówi, jaki tu jest busz. To też są pomidory, też te malutkie, ale to jest po prostu busz nad busze, oto tutaj. Także tutaj to one narosły. Nie wiem, jak one będą się tutaj rozmnażać, owocować, bo to jest, tutaj to jest nie do opisania, jaki tutaj jest busz z tych pomidorów. A tutaj są moje kuraki. Dawno nie było też kuraków, bo mnie nie było, to i kuraków nie było, ale kuraki mają się świetnie. Tutaj mam takie pozostałości, to zaraz im wyrzucę i idziemy do warzywniaka. Dobra, i jesteśmy w warzywniaku. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć, czy nie, ale no może coś i zobaczycie. Tutaj mam ogórki, muszę sobie zaraz je pozbierać. Tam, no, buraki. Dzisiaj będzie zupę, będę gotować zaraz z buraków. Tutaj musi mi wykosić, wiecie, bo bardzo duży chwast urósł tutaj w ziemniakach, więc musi mi tutaj wykosić i dopiero będzie można coś zrobić. A ja przyszłam tak, po cukinię, po ogórki. Toperek też mam już taki dość spory. Tutaj Zuzia podsunęła mi pomysł, bo ona wszystko przetwarza, to znaczy buraki pisała właśnie, że przetwarza. Może ja też bym zrobiła, ona od razu przetwarza indo na tarte buraczki. Muszę tutaj napisać wiadomość taką, wiecie, prywatną całkowicie. Wrócę chwilę, bo dzisiaj to żeśmy się nie widzieli. Na tle chwastów oczywiście, ale trudno. Także Zuzia tutaj pisała wczoraj w komentarzu pod wczorajszym filmikiem, że ona właśnie przetwarza wszystkie te buraki. I ja powiem wam szczerze, że chyba też tak samo zrobię. Momencik, sekundeczkę. Ok, wróciłam, bo trochę sobie tutaj wytarłam ekran ten przedni. I no i na czym to ja skończyłam? A, że właśnie Zuzia przetwarza wszystkie buraki, czyli robi i takie buraczki do chrzanu już, i takie robi buraczki też od razu na barszcz. Także ona pisała, że wszystko przerabia. Muszę tutaj do niej napisać wiadomość prywatną, dokładnie zapytać, jak ona to robi. Bo ja to tylko myślałam o zrobieniu sałatki takiej, buraki z papryką i z cebulą, to tylko o tym myślałam i o więcej żadnych.
Bo tak to ja sobie gotuję buraki, ścieram i mrożę. No a chyba, że Zuzia ma jakiś inny patent, także trzeba sobie podpytać Zuzi i brać się za robotę, już taką, wiecie, no taką już poważniejszą, sprzątać tutaj warzywniak i w ogóle. No wiadomo, bo to już coraz bliżej września, ale to już nie o tym. Także ja biorę, co mam brać i idziemy gotować obiad. I ja teraz gotuję zupę, taki a la barszcz ukraiński, który żeście już nieraz widzieli na moim kanale. I tutaj mam tylko ziemniaki i fasolę szparagową. I tutaj, ale to potem, o tej fasoli szparagowej. Tutaj sobie podsmażyłam dwa buraki, marchewkę, pietruszkę i selera. I pokroiłam też w kostkę tą marchewkę, co wyjęłam z rosołu, bo to jest gotowane na rosole oczywiście. A tutaj gotuję kaszę, tylko tym razem gotuję kaszę tą gryczaną, niepaloną. Bo ja jeżeli chodzi o gryczaną, to wolę niepaloną, aniżeli tą paloną. Także ja gotuję, później oczywiście Wam pokażę. I później Wam pokażę, powiem o tej fasolce szparagowej, ale to za chwilę. I zupka gotowa. Muszę Wam powiedzieć, że tym razem nie dodawałam tego barszczu czerwonego z torebki, tylko podsmażyłam te buraki i jest zupełnie inny kolor zupki, aniżeli bez podsmażenia. I chyba będę teraz tak robić. Co prawda Wy tego nie widzicie, ładnego czerwonego koloru, bo widzicie taki, jaki widzicie, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że naprawdę jest czerwony, bo no jakby był taki mało czerwony, to bym dodała ten barszcz z torebki, ale że jest czerwony, zadowalający dla mnie, więc nie dodawałam i życzę oczywiście Wam smacznego, a ja zajadam moją pyszną zupkę, taki barszcz a la ukraiński. I mamy już wieczór i to taki, no może jeszcze nie późny, bo jeszcze słońce dobrze nie zaszło, ale już jest wieczór. Powiem Wam, że nagrałam ten haul zakupowy z lumpa, ale chyba nie pójdzie w tym odcinku, tylko pójdzie w drugim odcinku, prawie w 7:30. Miałam jeszcze ochotę, powiem Wam, że wyjść na spacer, żeby chociaż trochę tych kroków zrobić, ale nie wiem, czy mi się to uda. Chwilowo znowu przy garach jestem, bo robię chłopakom kolację, a będą jeść chleb w jajku. Tak, oni lubią. I te małe, i te duże też lubią właśnie chleb w jajku, więc to będą mieć na kolację. Haul z lumpa najwyżej pójdzie, powiem Wam, że upiorę te rzeczy i razem z takim mini mierzymy z lumpeksu pójdzie i no i tyle. Także będzie taki oddzielny najwyżej holo mierzymy czy coś takiego. Czasami taka odskocznia też może być. Mam jeszcze pranie do powieszenia, ale powieszczę go sobie już tutaj na tarasie pod zadaszeniem, bo na jutro jakieś burze z deszczem nadają. W ogóle te burze z deszczem to mają być teraz od jutra aż do wtorku. Taki mam zasięg właśnie pogody, aż mi tak sięga. I to tyle, także to mam jeszcze do zrobienia. No i ten spacer bym poszła, chociaż parę kroków zrobiła. Wcześniej sobie tutaj rozmawiałam z Marzenką, muszę Wam powiedzieć. I zobaczę, bo się tak pytałam jej o ten post, co będzie teraz robiła ten post, no wiecie jaki tam. No ten, co tutaj opublikowała na kanale, zapomniałam jak ona go nazywa. Ten post Dąbrowskiej czy coś takiego. I no i tak sobie stwierdziłam, że jak on jest taki oczyszczający, i dzięki niemu można trochę schudnąć, to zobaczę, jak Marzenka będzie tutaj po kolei wrzucać te filmiki swoje z tymi posiłkami, które tam sobie robi i je. To właśnie tak się zastanawiam po tej rozmowie właśnie z nią, że może ja bym sobie takie coś zrobiła. No tylko wiadomo, ja będę gotowała wtedy na dwa gary, bo jedne gary będę gotować tylko dla siebie, a drugie będę gary gotować tylko dla rodzinki. No ale jeżeli faktycznie on nie dość, że pomaga schudnąć, to już tam to chudnięcie, to już go pal go sześć, nie? Ale no niby te komórki jakoś tam się poprawiają, czy coś takiego, to może właśnie tak się zastanawiam, że może bym i ja takie coś zrobiła. Dobra, ale to nie o tym. Teraz to już usmażyłam ten chleb, idę powiesić sobie to pranie, bo w końcu go wcale dzisiaj nie powieszę. I później jeszcze do Was najwyżej przyjdę się pożegnać. I przyszedł czas na nasze testowanie suszy, które kupiliśmy.
Powiem Wam, że tak. No zapewne tutaj tak, większość z Was to już go jadła. Więc tutaj jest dla Was żadna nowa nowość, ale dla nas owszem jest. Pachnie chyba duża ilość sosu sojowego, tutaj muszę Wam powiedzieć, że jest. Jakie my tutaj mamy? Jedne na pewno mamy z, jak ona mówiła, z surową rybą, a drugie? Spieczone. Z pieczoną rybą. Więc te większe rolki są z pieczoną, te mniejsze są z surową. Tutaj mam, nie mam mniejszej miseczki, bo nigdy nie potrzebowałam takiej miseczki, powiem Wam szczerze, do sosu sojowego, ale tutaj mamy sos sojowy, a tutaj też coś jeszcze nam dali. I to jest chyba ta pasta wasabi i nie wiem, pędy bambusa, ale to tak pachnie, no powiem Wam, mam nadzieję, że no ja się nie zniechęcę do tego sushi. No ale Wy wszystkie piszecie, że bardzo Wam smakuje. To znaczy, no nie wiem czy wszystkie, no ale większość osób, które ja wspominałam na temat sushi, mówiła, że jest bardzo dobre. Na wszelki wypadek mam też i herbatkę, żebym miała czymś oczywiście sobie zaraz po tym popić. Ale na innych kanałach też widziałam właśnie, że dziewczyny jedzą i bardzo im smakuje. Mamy też pałeczki, ale tymi pałeczkami to nie wiem, czy my będziemy umieć się posługiwać. Tak łamie się? A skąd Ciucia wie, że się łamie? Gdzie widziałaś? A jak to się łamie? O, przełamałam, ale jakoś to wiem, że jeden na wskazujący, a drugi tak. Nie wiem nawet, jak mam to ułożyć. No ja to raczej tam nie będę jadła, bo nie wiem, jak to się trzyma, powiem Wam szczerze. I nic, spróbujemy. Bierzemy najpierw może ten... Nie, Jucia, proszę mi dać normalny widelec. Normalny widelec proszę mi dać, to nie wiem, jako będą połeczki. Mogą być dobre druty, nie? Do robienia na drutach. Raz, dwa i pójdzie. Także to jest nie dla mnie zabawka, bo nie wiem jak trzymać. No chyba, że jest jakiś filmik instruktażowy na YouTubie, to może go znajdę i wtedy będę wiedziała, jak się trzyma. Jucia ma ochotę się pobawić, tak? Bierzemy. Dobra, umoczę sobie w tym... w sosie sojowym, tutaj jest to wasabi. Czy moje chłopaki mają ochotę spróbować? Nie. Antoś miał najpierw ochotę spróbować, ale stwierdził, że to śmierdzi, tak dosłownie powiedział, i jeść nie będzie. I jak, Julcia? A co nie jest? Powiem Wam, że szału nie ma, a tej z tyłu to tak naprawdę to też nie urywa, bo to jest tylko ryż, łosoś i wodorost. I tylko tyle, sos sojowy. Także no ja nigdy nie zawijałam rolki, ale nic nie jest powiedziane, że ja nie będę tego zawijać, bo powiem Wam, że smakowo to mi smakuje. No, dobra jest. A z tym czymś? Bardzo dobre jest. I właśnie to nie jest powiedziane, że my nie kupimy sobie produktów do sushi i że nie będziemy tego kręcić, nie? To nie są pędy bambusa. To jest imbir marynowany. I powiem Wam, że taki dość ostry ten imbir marynowany jest. Julcia, spróbuj sobie. No co, Julcia? No spróbuj sobie, nie jest takie złe. Myślę. O, przepraszam. Z imbirem lepsze. Bo są takie inne. Nie są takie mdłe, nie? Teraz jeszcze patrzymy tą rolkę.
bardziej taką, wiecie, z nadzieniem jakimś, nie wiem co to jest za nadzienie, ryba jest na pewno pieczona, a ja łososia mam, więc to żaden problem. Jusia, przyniesiesz mi talerzyk? Mhm. Także spodziewajcie się, że na kanale Rodzinka M-Vlog będziemy kręcić rolki sushi. Pan proszę nie parskać śmiechem. Ciocia Beatka przyjedzie i pokaże, jak to się robi. Może ciocia Beatka bardziej jadła i kręciła może już, chociaż się nie chwaliła, że kręciła, ale jeść jadła. Zobaczmy, co tu jest w tej rolce. Ryba na pewno. To nie wiem. Patrz! O, no widzisz, udało ci się. To nie wiem, co to jest. Może jakiś szczypiorek czy coś? A to? A to coś słodkie. Ciekawe, jakie są te z Lidla. Może sobie kiedyś kupimy z Lidla albo z Biedronki i spróbujemy teraz. Nie z takiej restauracji chińskiej, tylko takie sobie zrobimy, zobaczymy z tego, co? No. Dobra. I to będzie testing. Ale bardzo dobra. I? Bardzo dobra. I już wam mówię, tylko sobie popiję, przepraszam. To sushi to jest za sprawą oczywiście też namówienia mnie przez, poczekajcie minutkę, namówienia mnie, to znaczy tak, ja wam tutaj wspominałam, że nie jadłam sushi nigdy i zastanawiałam się, też wam wspominałam, że zastanawiałam się nad zakupem sushi z Lidla, ale tutaj niektóre z was mnie odwiodły z tego pomysłu i na przykład Kasia Popek, będzie wiedziała, która. No, znaczy Katarina, bo ona na YouTubie jest jako Katarina. Powiedziała, że jako pierwszy raz też bym sobie właśnie w takim sushi barze zakupiła takie sushi, bo jest milion razy lepsze, aniżeli to z Lidla czy z Biedronki. Bo ona powiedziała, że to z Lidla czy z Biedronki to raczej takie dobre nie jest i raczej by mnie odrzuciło. I powiem wam, że chyba miała rację. Nie wiem, jak smakuje to z Biedronki czy z Lidla, bo tak jak wiecie, to ja nigdy nie jadłam. To jest moje pierwsze podejście. Więc może sobie zakupimy taką jedną porcję. Spróbujemy. A jak nam wyjdzie, poszukamy przepisu odpowiedniego. Zakupimy składniki, będziemy sami kręcić takie rolki. Tutaj chyba Karolina G też kręciła rolki, także mi się wydaje, że to jest nic trudnego, aby tylko mieć składniki i będziemy kręcić. A na razie dobra. Ja tutaj kończę to moje sushi, no i przyjdę się na pewno z wami pożegnać. A na razie delektujemy się razem z Julcią, bo chłopaki nie mają odwagi spróbować. Słyszycie, jak koniki, czy to świerszcze, grają. I pies u sąsiadów szczeka. Tak. A my wybrałyśmy się z Julcią znowu na wieczorny spacer. Julcia, gdzie tam lecisz? Jutro trzeba będzie brać się tutaj za pielenie i moje hortensinki, ale to jutro wam pokażę. Dzisiaj idziemy na spacer. Dzisiaj ogródka nie ma spraw ogródkowych. Dzisiaj są takie inne sprawy. A my idziemy przejść się. Tylko tak zastanawiamy się, dokąd mamy iść. Na ściernisko. Ale to znowu będziemy mieć nogi podrysowane. To przez kukurydzę. Znaczy nie przez kukurydzę, tylko no. To kleszcze.